Siemka, kochani, siemka. Męczące upały. Raz mi jest strasznie zimno, a raz mi jest strasznie gorąco. Siemka, krótko powiem, co u mnie. Zapomniałam dodać o tych pochemii właśnie. Taki jest właśnie strasznie, raz jest zimno, tak? To jest o dziwo dziwne, bo przecież jest gorąco, tak, a mi jest teraz na przykład strasznie zimno, a raz nie jest strasznie gorąco. Muszę się ratować, wachlarze. I co jeszcze? Żreć mi się chce ciągle. Dieta poszła się walić. Od wczoraj dietę znowu stosuję. Dobra szamka. Mój mąż. Pip, pip. Ale żyć mi się chce ciągle. I ciągle, i ciągle. Masakra. I właśnie. Koniec radioterapii. Co dalej? Pewnie jesteście ciekawi, ja też. W piątek, tak? Ten piątek. Czy tamten? Nie wiem. 21 czerwca miałam ostatnią radioterapię i naświetlanie. 20. 20 naświetlanie. I chciałabym już rzec, że koniec już ze szpitalami, ale jednak to nie koniec. Nie ma tak łatwo. Ale już jest. Który etap leczenia za mną? Który? Bardzo. Bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo. Bardzo dużo już przeszłam. Przeszłam już tego. Dwie operacje, 4 chemie czerwone, 12 chemii białych, w międzyczasie herceptyna, radioterapia, zastrzyki w brzuch, kolejne zastrzyki w brzuch. Co jeszcze? Teraz właśnie raz na 4 tygodnie mam ten zastrzyk w brzuch. I niestety w piątek muszę iść. Nie chce mi się. No, w piątek muszę iść na zastrzyk. Ten brzuch taki co przez 2 lata hormonalny mam brać. Eno. Breslico. Tak wielki. Tak wszyscy gadali, że boli, a nie boli wcale. No. I codziennie biorę tamoksifen. I co jeszcze? No, czyli koniec radioterapii, co dalej? Byłam, mój lekarz, który mnie operował, chciał zobaczyć mnie po radioterapii. Mówił mi to. Jak już kończyłam wizytę u niego, jak już się okazało, że nie mam przyrzutów, niepotrzebna jest dalsza operacja. Więc byłam i pan doktor powiedział, że wszystko jest w porządku. A bardzo się bałam, bo aż tutaj jestem spieczona. Do tego momentu mam cały czerwony tu. Boli. Smaruję codziennie tym Radio Protect, ale mimo wszystko jest masakra. Jest spalone.
czerwone, spieczone, boli, piecze. Ogólnie jestem słaba, strasznie spać mi się chce, mam problemy z przełykaniem. No i tak w te upały to masakra jest, bo jak słońce gdzieś mnie porazi przez chwilę, to tak źle mi wtedy. Taki ciepły, aż jestem ciepła. I tak, jakbym miała zera wylewu dostać, albo co. Taka ciepła. A tylko na minutkę wyszłam, czyli to z parasolką. I to już po około 19:00, tylko odebrać do pani Danusi Grawcowej sukienkę. I masakra. Jak to się stało? Aha, bo w aucie jechałam, no. Autem jechałam, a w aucie też stosuje się tego, ale no nie da rady. Nawet klimatyzację włączam chwilę wcześniej, wychodzę z domu, włączam i tak jest strasznie. No, się męczę. Chciałabym, wiecie co? Chciałabym być zdrowa i teraz, jak są te upały, być nad morzem gdzieś. W Gdańsku albo, nie wiem, koło Gdańska, na plaży, pozmarować się kremem do opalania, wykąpać się w morzu, popalać się. Nie mogę. Raczej chyba do końca życia muszę uważać na siebie. Nie będę mogła się opalać. Taki mój los, biała karnacja. I co wam jeszcze powiem? Włosy rosną jak wariaty. Mama ogoliła mi w niedzielę. Patrzcie, takie twarde. Jak męski zarost. Takie twarde. A, co to? Blizna? Kiznoczek? Siódemka ty, szczęśliwa siódemka. Ale jaja. Brwi też już biodra stają. Rzęsy? Nie widzę, ale chyba też. A włosy takie twarde jak męski zarost. Zawsze się wkurzałam, jak mój chłopak miał taki zarost, jak się z nim całowałam. Mówię, weź się ogól, bo mnie to drapie. I teraz mam taki same tu na głowie. No. Dobrze, że ogoliłam, bo rosną takie, będą twarde i piękne. Czyli koniec radioterapii. Teraz raz na 3 tygodnie herceptyna zostaje. Herceptyna mi... A, jeszcze zapomniałam o najważniejszym. Brachyterapia. Jeszcze brachyterapia czeka mnie 1 lipca. Czyli tak, teraz w ogóle jeszcze raz muszę iść na pobranie krwi. Tak się boję. Bo wiecie, jak to z tymi moimi żyłami, tu nie ma nic. Nie ma nic, nie ma gdzie pobierać. Twardy, nie ma. Tarkus. O, wybuch gorąca mam. Minutka. Działa prąd. Halo. Ale gorąco mi. Co to jest? Ej, nie ma prądu. A, tu. O, jest.
jak córki. Hercepty na raz na 3 tygodnie, nie czeka teraz. Przez 18 miesięcy, czyli ostatnia wypada, jak dobrze pójdzie. Mam nadzieję, w mojej urodziny 29 już będę po wszystkim. Będę świętować! Więc kto chciał się ze mną napić 50, może się ze mną napić. Nie no, żartuję. Dużo osób chce pić ze mną wódkę, ale tu człowieku. O, to jeszcze długo, długo. Bo jeszcze mi doszły te tabletki, to w ogóle nie będę mogła pić już chyba nigdy. No. Ale dobrze. Od wódki rozum krótki. No. Herceptynka raz na 3 tygodnie. Najgorsze jest to, że wypada mi herceptyna 5 lipca, dzień przed euforią akurat. Cały dzień w tym szpitalu będę siedzieć znowu. I potem w sobotę już mam wystąpić. I taka, żebym nie była zmęczona, bo 1 lipca też mam brachyterapię. Czyli to ten zabieg. Będą mnie usypiać, też się strasznie boję tego. Ale pani doktor mówiła, że normalnie mogę zagrać na festiwalu, że wszystko ok, będę mogła ruszać ręką i w ogóle. Mówi, że 1 lipca to 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, że już dojdę do siebie, nie? No. Będzie dobrze, nie? A powiedziała odpukać niemalowane, że raz na jak i na ileś tam się zdarza, że jakieś komplikacje są w trakcie tej brachyterapii. Także 1 lipca mam brachyterapię. Bardzo się boję tego zabiegu. Czytałam na internecie, ale się nie mogę doczytać, o co chodzi tak naprawdę. Mniej więcej pielęgniarka mi naświetliła sprawę. Właśnie, powiedziała, że muszę kupić koszulę taką z guzikami tu. To muszę iść na bazar jutro, nie, w ten upał znowu. I po skierowanie do laryngologa. Mam iść do kontroli. I co jeszcze? Muszę go zapytać. Oglądałam taki filmik na YouTubie, że jest coś takiego jak zatyczki do uszu, żeby nie uszkodzić sobie słuchu. Już od zawsze powinnam to używać. I wy też, jak jeździcie na imprezy. Nawet Axwell się wypowiadał, Ingrosso, że co byście, jakbyście mogli cofnąć czas, to co byście zrobili jeszcze raz, to oni powiedzieli, że zaczęliby bardziej dbać o swój słuch. No. Chyba te zatyczki muszę sobie kupić. Bo po ostatnim koncercie Insane'a mi tak piszczało w uszach. No, i codziennie przez 5 lat teraz tamoksifen raz na 4 tygodnie przez 2 lata. Leseligo, no i 1 lipca brachyterapia. Na godzinę 10. 24 godziny musi być ktoś przy mnie, będę usypiana. To coś polega na tym, że oni coś tu będą grzebać pod usypianiem. Później wybudzają mnie, albo jest taka na pół śpiąca, jedni mówią tak, drudzy tak. Naświetlają mnie 15 minut i do domu. Także potraktują go z każdej strony tak. No ale masakra, tu mam aż taki czerwony, nie widać. Ale tutaj aż dotąd miałam czerwone. Au!
się uderzyłam i tak boli właśnie. Także mówią, że ta radioterapia to luzik. Ja wiem, czy taki luzik wie, czy to boli. Umyć się nie można. Niby mówili, że 3 tygodnie po radioterapii nie można się jeszcze myć dalej w tym miejscu i trzeba uważać, żeby nie nakropić tego. Ja się przedwczoraj oblałam wodą. Piłam i miska płotu. Mam nadzieję, że nic się nie stało. Smaruję dobrze z tym kremem Radio Protect. A, no i pan chirurg powiedział, że wszystko w porządku. Bardzo ładnie to wygląda, sklepia się. I po radioterapii nic nie mówił, że taki czerwony, że wszystko w porządku. Wow, super, super. Aż byłam w szoku. Bardzo miło, że wszystko z tej strony w porządku. I teraz zaczynamy kontrolę. 3 tygodnie po radioterapii mam przyjść do kontroli i wziąć od swojego chemioterapeuty skierowanie na USG, z tym USG przyjść do niego i później za kolejne 3 miesiące mamografia. Ała, ale będzie bolało. Mówię, mamografia boli, bo tak dusi się cycka ta maszyna. Biedny cycek. I co wam jeszcze powiem? Zimno. Zimno. Idę powkładam naczynia. Ała! I znowu się trzasnęła. Powkładam naczynia do zmywarki i będę szła spać. Strasznie jakaś zmęczona jestem po tym upale. Chyba, że macie jakieś pytania, pytajcie. Nie wiem, jaki tam miałam filmik jeszcze nakręcić. A może ten charytatywna akcja bym nakręciła jeszcze? No. O Jezu. I takie to życie. Będę nagrywała pewnie po brachyterapii. Opowiem wam wszystko. Już chciałabym być teraz w tym momencie, po brachyterapii, mówić do was, że do piekuś w ogóle, nic nie bolało, nic nie boli, jestem żywa. Wakacje, wakacje, dzieci szaleją. Ojej, jaki mąż fajny. A nie, jednak. Dobra. To by było na tyle chyba. O, mam brokat. Buziaczki dla was. Udostępniamy, lajkujemy, subskrybujemy, bo to dzisiaj harpioterapia. Moja walka z rakiem i cenne rady życiowe złote. Bye, do zobaczenia w następnym odcinku.